Tym razem licytowano 100 różnych przedmiotów, od numizmatów po kota w worku, czyli tajemniczy przedmiot kupowany w ciemno. Moneta 3 krajcary z roku 1785, Fryderyk II, Wielki, Królestwo Prusy. Złoty, 2 cena wyborcza. Kto 2 złoty? Kto 2 złoty? Jest 5 złotych od razu. 5 złotych po raz pierwszy, 5 złotych po raz drugi. 10 złotych. 10 złotych po raz pierwszy. O, 10 zł po raz drugi i 10 zł po raz trzeci. Sprzedam. 400 zł zapłacono za banknot z Piłsudskim, wydany z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, 200 zł za obrączkę, którą otrzymywano w zamian za kosztowności przekazywane na uzbrojenie naszego wojska, 450 zł zapłacono za oryginalny plakat wydany w pierwszą rocznicę śmierci Piłsudskiego. Plakat, który tutaj Państwo widzicie, w pierwszą rocznicę zgonu, oczywiście oryginalny, jest sprzedawany bez ramy. Rama jest własnością muzeum, więc nie mogę tego zrobić, więc będzie wyjęty. To proszę o tym pamiętać dla tych, którzy będą chcieli licytować. Podczas piątkowej licytacji zebrano 3400 zł, w sumie wszystkich czterech ponad 20 000 zł.